Aha, okej. Dobra, lecimy. Kron jest po to, aby ludziom, studentom, laikom opowiadać o nauce nie w sposób skomplikowany, jak to wszyscy myślą, że nauka jest skomplikowana, a w sposób prosty, łatwy, przyjemny. Dziękujemy bardzo, panie rektorze. Dziękujemy. Teraz chciałbym przypomnieć państwu, a tym, którzy nie byli podczas pierwszej edycji, że po prostu powiedzieć, że na koniec po wszystkich czterech wykładach będą mogli państwo zadawać pytania, więc warto już teraz w trakcie wykładu zastanowić się, o co można prelegenta zapytać. My wzorowaliśmy się na takich konferencjach TED, czyli Technology, Entertainment and Design. Takie konferencje powstały w Kalifornii ileś lat temu i właśnie idee były takie same. My nie chcieliśmy robić tego TED, a chcieliśmy mieć swoją własną regułę, którą możemy kontrolować, a nie podlegać licencjom zewnętrznym. Przez to ten KRON, Kretyny Rozmowy o Nauce, to jest po raz pierwszy na Podlasiu, pewnie po raz pierwszy w Polsce, ale bardzo podobne właśnie do TED. Ale dyskusje, które są kluczowe w naszym show, to są tylko w naszym show. Pierwsza edycja Kreatywnych Rozmów o Nauce kręciła się wokół nauk przyrodniczych i ścisłych. No to się wiązało po części z lokalizacją kampusu i z tym, jakie wydziały mieszczą się w kampusie, bo tu właśnie naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi i przyrodniczymi pracują. Wyszło to fajnie, większość naszych prelegentów zresztą właśnie pracuje na kampusie. No i też po części taka tematyka akurat została wybrana, bo jedna z organizatorek, druga z organizatorów, Mariana, zajmuje się tymi zagadnieniami. Natomiast druga edycja już bardziej trafiała w moje zainteresowanie i też pewnie dlatego starałem się ją zorganizować w takim też składzie. Staraliśmy się wychwycić w Białymstoku przede wszystkim takie osoby, które zajmują się nowymi technologiami, robią bardzo fajne rzeczy i jest o nich głośno nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Może byłam tutaj światło na salę, żebyśmy wiedzieli, kto zadaje pytania. Łatwo. To jest konieczność przejścia pewnych
granic, pewnych progów, które troszeczkę nas alienują w stosunku do takiego przeciętnego słuchacza, ale myślę, że właśnie Chron jest przykładem tego, że można ciekawie i w sposób przystępny powiedzieć o rzeczach, które jak wychodzi później w dyskusji, są naprawdę wielce skomplikowane i naprawdę trudne do zrozumienia, ale jednak przynajmniej próbujemy to zrobić i to jest ta wartość dodana całego tego spotkania. No właśnie, na trzecią już mamy pewien pomysł, myślę, że mogę go zdradzić. Chcemy zrobić edycję kręcącą się wokół kognitywistyki i tutaj myślę, że można połączyć i moje zainteresowanie i Mariany zainteresowanie, bo niektórzy kognitywiści zajmują się właśnie neurologią, tym jak pracuje mózg pod kątem biologicznym czy chemicznym, a inni na przykład zajmują się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją i myślę, że to połączenie naprawdę może dobrze wypaść.